pierwsze WACE to jest pierwsza konferencja, którą planujemy organizować jako konferencję cykliczną. W tym roku została przygotowana w całości przez studentów trzeciego roku zarządzania studiów licencjackich. W ramach przedmiotu zarządzanie projektami, to jest efekt ich ciężkiej pracy w czasie całego semestru, to jest ich zaliczenie tego przedmiotu. Natomiast idea, która przyświecała organizacji tej konferencji, to było takie zastanowienie się, co można zrobić w czasie studiów po to, aby osiągnąć sukces zawodowy po studiach. To my zorganizowaliśmy tą konferencję na naszym wydziale. Konferencja ta ma na celu głównie podtrzymanie kontaktów z naszymi absolwentami, z absolwentami tego wydziału. Do współpracy zaprosiliśmy 6 absolwentów. Są to osoby, które osiągnęły sukces w swojej karierze tutaj na terenie naszego województwa, jak i na terenie całego kraju. W moim wystąpieniu starałem się doradzić studentom, jak wejść na rynek pracy, jak się na nim utrzymać. Przygotowałem listę takich 6 kroków, które w mojej opinii są niezbędne albo inaczej, bardzo potrzebne, żeby na ten rynek pracy wejść. No myślę, że ponad 6 lat pracy z przedsiębiorcami, z pracodawcami upoważnia mnie do tego, żebym taką listę mógł przygotować. I mam nadzieję, że moja wypowiedź zainspiruje kogoś i być może przyczyni się do rozwoju jego ścieżki kariery. Takie przesłanie, które z mojej perspektywy już tej pracy zawodowej jest, że gdziekolwiek będziesz pracować, zawsze, zawsze są najważniejsi ludzie, a jak są ludzie dla nas ważni, to marzenia się spełniają. Co mogę polecić dla absolwentów? Mogę polecić to, że jak skończą studia, to żeby nie szli do byle jakiej korporacji, tylko sobie napisali swoje cele, z których są szczęśliwi, czy jak niech ktoś lubi grać, niech będzie grał, ale na tym niech będzie zarabiał. Jeżeli ktoś lubi podróżować, to niech podróżuje i też na tym zarabia. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od naszych osobistych marzeń,